Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o problemach Kościoła i czy, jak twierdzą niektórzy, trzeba Kościół zniszczyć. Zapraszam. Przede wszystkim dwa zarzuty pojawiały się w tych ostatnich dniach. Pierwszy to jest kwestia zbrodni pedofilskich, a przede wszystkim ich okrywania. Drugi to jest kwestia mieszania się do polityki. W różnych odcieniach zwykle te rzeczy pojawiają się w takiej powszechnej krytyce Kościoła. Pierwsza rzecz, czyli kwestia zbrodni pedofilskich, jest rzeczą bardzo poważną, jest problemem wielkim i jest kwestią, którą bez wątpienia należy naprawić i trzeba to zrobić gwałtownie i stanowczo. Do tego jeszcze wrócę w drugiej części mojego materiału. Teraz dwa słowa a propos drugiego zarzutu, który jest moim zdaniem krótszy i mniej tak naprawdę kontrowersyjny, mianowicie kwestia mieszania się do polityki. Wydaje mi się, że to określenie jest takim ogólnikiem i może znaczyć bardzo wiele rzeczy. Otóż, jeśli człowiek, mówiąc, że Kościół nie powinien mieszać się do polityki, ma na myśli, że Kościół nie powinien ewidentnie współpracować z jedną konkretną partią, to oczywiście jest to słuszne. Kościół nie powinien być Kościołem tylko dla zwolenników jakiejś konkretnej partii politycznej. Nie powinno dojść do takiego wymieszania tych płaszczyzn, takiej zwykłej politycznej rywalizacji między różnymi partiami a Kościołem, czyli Kościół nie powinien angażować swojego autorytetu po to, żeby wspierać jakąś partię w typowo politycznej walce. W ten sposób po prostu Kościół będzie szkodził swojemu autorytetowi i sprowadzał się tylko właśnie do takiej doczesnej, ziemskiej organizacji, a nie do organizacji, która ma ludzi prowadzić do zbawienia. Obawiam się jednak, że przeważnie, gdy ludzie krzyczą, że Kościół nie powinien mieszać się do polityki, to tak naprawdę mają na myśli coś zupełnie innego. I obawiam się, że nawet osoby duchowne, które w tych ostatnich dniach o tym mówiły, mają na myśli coś zupełnie innego. Obawiam się, że takie osoby myślą, że Kościół nie powinien mieszać się do spraw publicznych. A więc w praktyce, że Kościół nie może mówić, co jest obiektywnie dobre, a co złe. Wydaje mi się, że takie osoby chcą tego, żeby Kościół zamknął się w swoich kościołach i zakrystiach i w ogóle nie miał żadnego pragnienia, żadnej chęci, aby mówić po prostu to, co Pan Jezus nam powiedział, że coś jest dobre, a coś jest złe, że czegoś robić nie wolno, czy się jest chrześcijaninem, czy nie, że coś jest po prostu dobre, a coś złe. Jeśli Kościół miałby w ten sposób nie mieszać się do polityki, to oznacza jego śmierć. Kościół nie może przestać mówić, co jest dobre, a co złe. W tym sensie Kościół zawsze będzie się mieszał, tak w cudzysłowie, do polityki, mówiąc, że coś jest dobre, a coś jest złe, że coś jest moralne, a że coś jest niemoralne, że ludzie mają takie i takie prawa, a takich praw nie mają, że Kościół ma takie i takie prawa, a takich praw nie ma. To są rzeczy, które po prostu Kościół ma obowiązek głosić, chociażby przyszło nam, kapłanom, zapłacić za to śmiercią. Po prostu. Pewne rzeczy głosić musimy. Przekaz Pana Jezusa musi być głoszony i tyle. I żadna ziemska władza nie może nas przed tym powstrzymać. I to musi być przekaz, który musi być jasno przekazywany. No właśnie kwestia chociażby tej obrony życia, głośna kwestia w ostatnich dniach, to jest rzecz, o którą Kościół po prostu zawsze będzie musiał walczyć. Zawsze będzie musiał mówić, jak jest. Nie jak ja uważam, ktoś uważa, jak jest, jak Pan Bóg nam to objawił. I tyle. Oczywiście w tych kwestiach odsyłam do moich materiałów na ten temat. I oczywiście ten temat jest tematem, którym można znaleźć bardzo skomplikowane przypadki. To mogą być rzeczy bardzo trudne. Natomiast tutaj nie traktujemy o tym, znaczy nie chcę, żeby powstało wrażenie, że jakoś bardzo upraszczam ten temat i że wszystko jest tutaj banalnie proste. Oczywiście rzecz jest bardzo trudna, bo dotyka
życia i śmierci, wielkich ludzkich dramatów. I nie chciałbym, żeby powstało wrażenie, że jakoś to banalizuję. Wracając do, powiedzmy, że tych prawdziwych problemów w samym Kościele. Bez wątpienia kwestia zbrodni pedofilskich i ich ukrywania przez hierarchię kościelną to jest prawdziwy problem w Kościele i bez wątpienia wymaga to bardzo stanowczego działania. Bez wątpienia jest to rzecz, która faktycznie może właśnie w oczach zwykłego człowieka wskazać, że z Kościołem trzeba coś zrobić. I myślę, że jak najbardziej taki wniosek jest słuszny. Również jestem zdania, że z Kościołem trzeba bardzo gwałtownie i bardzo szybko tak naprawdę coś zrobić. Jednak te skandale pedofilskie, zbrodnie i ich ukrywanie, one są tragicznym skutkiem. Jednak moim zdaniem nie są jakby przyczyną, są objawem. Są objawem kryzysu, który toczy Kościół już od dawna. A więc powiedzmy jak taki trąd, który wychodzi gdzieś tam na zewnątrz, który się ujawnia w ten, a nie w inny sposób. Jednak problem jest jakby wewnętrzny, jest głęboko w Kościele. A więc bez wątpienia wszędzie zdarzą się, będą się zdarzały tego rodzaju przestępstwa i zbrodnie. To jest straszne, ale bez wątpienia wszędzie mogą się one zdarzyć. Natomiast ukrywanie tego rodzaju zbrodni, czy skala tych zbrodni i ich ukrywania wydaje się faktycznie, moim zdaniem, wskazywać na głęboki kryzys Kościoła, który jest wewnętrzny, który nie wyczerpuje się w tych swoich objawach, to znaczy te skandale, ich ukrywanie moim zdaniem pokazują, że w Kościele dzieje się źle, ale nie wyjaśniają jeszcze wszystkiego. Otóż moim zdaniem jest to objaw tego głębokiego kryzysu, który jest znacznie głębszy. I na czym on moim zdaniem polega? Otóż Kościół w drugiej połowie XX wieku porzucił swój zasadniczy cel. Chcąc, mówiąc o tym, że chce zreformować, powiedzmy, środki przekazu, tak naprawdę zapomniał o swoim zasadniczym celu, czyli o prowadzeniu ludzi do Chrystusa, do zbawienia, do nieba. Dwa. Kościół porzucił swoje zasadnicze środki, czyli liturgię i sakramenty. Oczywiście one dalej są. Natomiast zostały w swoim najważniejszym aspekcie, czyli przekazywanie łaski. W ogóle zwykły człowiek dzisiaj może nawet nie wiedzieć, o co chodzi, gdy mówię przekazywanie łaski. I właśnie na tym polega problem. Jakby ten najważniejszy aspekt, przekazywanie łaski uświęcającej, uczynkowej, czyli tych nadprzyrodzonych darów, które mają nas jednoczyć z Chrystusem, to zostaje jakby zupełnie zapomniane na tej płaszczyźnie środków i sakramenty, liturgia stają się bardziej takimi wydarzeniami społecznymi. Kościół pozbawia się najważniejszych swoich środków, które otrzymał, aby właśnie osiągnąć swój cel. No i po trzecie, Kościół porzucił dyscyplinę. Jakby zachwycony tą liberalną atmosferą drugiej połowy XX wieku i Kościół zechciał się liberalizować, porzucić pewną drastyczną dyscyplinę, która panowała chociażby w seminariach. I moim zdaniem to jest jedna z najważniejszych przyczyn, dlaczego Kościół dzisiaj wygląda tak, jak wygląda. Więc Kościół zatracił swój najważniejszy cel, porzucił najważniejsze środki i pogubił się w dyscyplinie, czy porzucił dyscyplinę. Postaram się krótko wszystkie te elementy wyjaśnić. Celem Kościoła jest prowadzenie ludzi do Chrystusa, a więc do zbawienia. Idźcie, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Na tym Kościół powinien się ogniskować. A więc nie, przede wszystkim dbać o powszechne braterstwo, dbać o ekologię, dbać o jakieś doczesne sprawy. Te rzeczy mogą być gdzieś tam na marginesie. Wszystkie rzeczy, które są dobre, tak, mogą być gdzieś tam na marginesie, czyli dobrze rozumiane te rzeczy jak najbardziej gdzieś tam mogą się pojawiać. Natomiast celem Kościoła jest zbawienie dusz, prowadzenie ich do Chrystusa. Chrystus jest jedyną drogą, prawdą i życiem. Zadaniem Kościoła jest ludzi do Chrystusa prowadzić tych, którzy już są chrześcijanami, którzy są katolikami, uświęcać tych, którzy jeszcze nie są, nawracać. Podstawowe zadanie Kościoła, to zadanie zostaje niejako zamazane, jeśli spojrzymy właśnie na
najnowsze encykliki papieskie, no to tam jest mowa o wszystkim, ale nie o nawracaniu i nie o uświęceniu tak naprawdę. Jeśli spojrzymy na listy biskupie czy kazania księży, przeważnie są tam jakieś doczesne sprawy, natomiast mało jest tam prawdziwej troski o uświęcenie lub nawrócenie tych, którzy jeszcze w Chrystusa nie wierzą. Tutaj chociażby również bardzo powszechna troska o to, żeby dobrze żyć z innymi wyznaniami, dni islamu w kościele i tak dalej. Wszystko to sugeruje, że dobrze jest być muzułmaninem, że dobrze jest wyznawać inną religię. Jakby nie w modzie są już słowa Pana Jezusa, że On jest jedyną drogą, prawdą i życiem. Oczywiście to słowo jedyna tam w słowach Pana Jezusa nie pada, natomiast jest to ewidentne w Jego nauczaniu. On, gdy mówi, ja jestem jedyną bramą, wszyscy, którzy przyszli przede mną, po mnie, wszyscy, oni są rozbójnikami, tylko ten, kto przychodzi przez Pana Jezusa, nie ma innego imienia, w którym można być zbawionym, mówi święty Paweł. To znaczy, to jest rzecz jakby w nauczaniu Kościoła zupełnie oczywista, co do zasady, że tylko w Chrystusie można znaleźć zbawienie. Zainteresowanych tym tematem odsyłam do mojego materiału, też będzie podlinkowany, czy poza Kościołem jest zbawienie. A więc podstawowy cel, fundamentalny cel zostaje zapomniany praktycznie, także przeciętny katolik niewiele na ten temat słyszy. Jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, instytucja, która po to istnieje, jeśli zapomina po co istnieje, no to staje się pośmiewiskiem, staje się nieistotna, no po prostu po co ma istnieć dalej, skoro swój zasadniczy cel gdzieś tam został ukryty. Środki, liturgia i sakramenty. Wspomniałem o tym, że zostały one wyprane z tego, co najważniejsze. Otóż msza święta, sakramenty święte, wszystkie one mają przekazywać łaskę. Łaska są to jest to nadprzyrodzony dar, który nas jednoczy z Chrystusem. To jest ta wielka tajemnica naszej wiary, tej nadprzyrodzoności naszego powołania, tego, że niebo jest czymś więcej niż tylko naturalną szczęśliwością, że żeby tam wejść, musimy stać się uczestnikami boskiej natury, musimy tak bardzo zjednoczyć się z Panem Bogiem, żebyśmy byli uczestnikami Jego boskiej natury, naprawdę Jego dziećmi, a nie tylko stworzeniami. Dziecko ma tą samą naturę, co rodzice, a nie jest tylko dziełem. Co do natury jesteśmy dziełem Bożym, co do właśnie łaski możemy stać się dziećmi Bożymi. I ta wielka rzeczywistość zostaje absolutnie przemilczana. Łaski uświęcającej, tej nadprzyrodzoności naszego powołania, to wszystko w imię ekumenizmu, dialogu międzyreligijnego zostaje gdzieś tam przemilczane, odchodzi w cień, także przeciętny katolik nic na ten temat nie wie. I tak środki stają się nagle wyprane z celu, z sensu. Msza święta staje się taką wspólną modlitwą, sakramenty, okazją do doświadczenia wspólnoty. To są cytaty praktycznie bezpośrednio brane z jakichś homilii biskupów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ten najważniejszy ich cel istnienia tych środków, przekazywanie łaski, zbliżanie prawdziwie, realnie do Chrystusa, jednoczenie z Chrystusem, to zostaje przemilczane, także większość katolików być może nawet nie wie właśnie dzisiaj, czym jest łaska uświęcająca, czym jest łaska uczynkowa, czym są te nadprzyrodzone rzeczywistości, które nas mają wszczepić w Chrystusa, tak żebyśmy byli naprawdę latoroślami, a On był tym krzewem winnym. Ostatnia rzecz, czyli dyscyplina. Tutaj mieliśmy bardzo gwałtowne zmiany w drugiej połowie XX wieku. Seminaria duchowne były przed Soborem Watykańskim II ośrodkami o bardzo zaawansowanej dyscyplinie. Bardzo pilnowano tam seminarzystów na zasadzie obserwacji, czy właśnie chociażby nie zdradzają jakichkolwiek braków, jeśli chodzi o opanowanie swojej seksualności. Czy nie ma tam czegokolwiek, co by zdradzało, że ten człowiek nie będzie w stanie żyć w czystości, w ten czy w inny sposób. To było brane bardzo pod uwagę. I ogólna dyscyplina, to znaczy porządek, który był tam bardzo pilnowany i bardzo duży odsiew. Te seminaria miały za cel właśnie wyrzucać kandydatów. Każdy, kto nie rokował, że będzie w stanie podołać tej ciężkiej drodze powołania kapłańskiego, miał być usuwany. I jakby szukano takich osób, które faktycznie wykazywały się głęboką pobożnością i siłą. Tak, siłą do tego, żeby trwać, żeby w różnych przeciwnościach trwać, żeby tą wielką ofiarą, jaką jest celibat, całe życie dźwigać. Natomiast
po soborze zupełnie świadomie, zachłysnąwszy się tą liberalną kulturą, wolnością i tak dalej, Kościół bardzo poluzował te wymagania, oczekiwania. Dzisiaj w seminariach bierze się praktycznie wszystkich. Tutaj taka ciekawostka a propos seminariów. Sam rozmawiałem z pewnym klerykiem. Nie będę zdradzał, z jakiego konkretnie seminarium, polskie seminarium zakonne, gdzie ten kleryk mnie zapytał, a czy u was w seminarium też śmieją się z kogoś, jak ten idzie się pomodlić prywatnie. Ja nie zrozumiałem na początku tego pytania, dopiero później jakby po chwili do mnie dotarło, o co w tym chodzi. Jakby tam najwyraźniej, tak twierdził ten kleryk, jak ktoś pójdzie i prywatnie się poza czasami wspólnej modlitwy, gdzieś tam się modli w kościele, to nie jest normalne, tak? To dla seminarzystów jest to coś niezwykłego. To jest informacja, którą gdzieś tam otrzymałem od jednej osoby w rozmowie telefonicznej, to znaczy nie jestem w stanie zagwarantować, że faktycznie ona miała miejsce. Natomiast od wielu różnych osób, które były w takich seminariach, dobrze wiem, że ta dyscyplina już nie jest taka, jak była kiedyś. Podlinkuję pod materiałem filmy o naszym seminarium, Seminarium Bractwa Świętego Piusa X w Zeitzkofen i inny film reklamujący współczesne seminarium. Można sobie porównać, już na samych jakby materiałach widać tą, moim zdaniem, bardzo głęboką różnicę również na tym polu pewnej dyscypliny. Co więc należy czynić? A więc przede wszystkim należy przywrócić w Kościele jasność celu i środków. Trzeba przede wszystkim nie Kościoła nienawidzić, nie chcieć go zniszczyć, ale naprawdę kochać. A prawdziwa miłość domaga się tego, żeby czasami naprawić, żeby czasami zadziałać, żeby zadziałać nawet, jeśli trzeba, to boleśnie. Bo prawdziwa miłość mocna jest jako śmierć, bo prawdziwa miłość to nie jest pobłażliwość. Dlatego czasami trzeba też zdecydowanie zadziałać i tak potrzeba zrobić w przypadku Kościoła. A więc przywrócić jasność celu i środku, a więc jasno przypomnieć całemu Kościołowi, całemu światu, że jedno jest tylko imię, w którym możemy dostąpić zbawienia i na tym powinien Kościół się skupić, nad tym pracować, to nieustannie przypominać, a nie dbać o ciągle o rzeczy doczesne i mówić nieustannie o różnego rodzaju doczesnych sprawach, organizowania się, ekologii i tak dalej. Przypominać o tym, co jest najważniejsze, nieustannie o Panu naszym Jezusie Chrystusie, o zbawieniu duszy, o tym, co do zbawienia prowadzi, a co od niego odciąga. Przywrócenie jasności, jeśli chodzi o środki, czyli znowu nadprzyrodzoność naszego celu, nadprzyrodzoność łaski uświęcającej, uczynkowej, to, że to przerasta naszą ludzką naturę i msza święta, sakramenty święte jako środki do przekazywania tych Bożych łaski. Co za tym idzie, cała reforma tego wszystkiego, co koniecznie jest potrzebne, bowiem w tej chwili mamy tutaj ogromny chaos i raczej zaciemnienie, ukrywanie tego, czym naprawdę msza święta i sakramenty są. I oczywiście Kościół należy również oczyścić. Jeśli chodzi o dyscyplinę, należy ją przywrócić i to bardzo pilnie w seminariach duchownych, czy w ogóle w życiu Kościoła, tak żeby przełożeni naprawdę pilnowali, żeby ich podwładni żyli zgodnie ze swoim powołaniem, żeby naprawdę usuwać z seminariów duchownych tych, którzy w jakikolwiek sposób nie rokują, że będą w stanie żyć tym życiem kapłańskim, że będą w stanie zachować celibat i tak dalej. I oczywiście należy ten Kościół oczyścić, to znaczy myślę, że w tej chwili byłoby konieczne, żeby powołać instytucję, która miałaby za zadanie po prostu sprawdzać hierarchów Kościoła, sprawdzać duchowieństwo, czy faktycznie są godni do sprawowania tego urzędu. Myślę, że mamy tak wiele przypadków rażących zaniedbań, a może właśnie nawet prawdziwych zbrodni, które miały miejsce i że po prostu powinna by powstać taka
jestem świadomy, jak to się kojarzy, inkwizycja, która by wewnątrz kościoła badała hierarchię, duchowieństwo, czy ten człowiek jest godny rozprawowania swojego urzędu. To musiałaby być instytucja właśnie odgórna, rzymska instytucja, która by badała poszczególne kościoły lokalne. To nie powinny moim zdaniem być osoby bezpośrednio stamtąd, specjalnie wykształcone, przygotowane osoby, nieprzekupne i z pewną dozą takiej siły charakteru, nie osoby nie do złamania, które weszłyby i po prostu czyściłyby, po prostu sprawdzałyby, czy ta osoba spełnia swoje obowiązki dobrze, czy nie. Myślę, że Kościół bardzo by czegoś takiego potrzebował, gwałtownego, drastycznego oczyszczenia, jeśli chodzi o hierarchię Kościoła, o duchowieństwo Kościoła. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.